Wielka Księga Objawień, Jezus Chrystus. Zdrada, ludzki duch pomyślał, a powinien poczuć, co w ten sposób zostało powiedziane. A tak nadmiernym rozmyślaniem słowo Pana Stworzyciela rozumem w ziemskie zostało zagrzebane. A przecież słowo w swojej wibracji bez możliwości jest, aby dać się pochować i tak długo będzie w duchu brzmiało, aż dojdzie do jego odczucia. I podobnie robią wszystkie ludzkie duchy. Zamiast odczuć, zarejestrować w obrazie, a potem zinterpretować, robią to odwrotnie. Mózg, rozum ma ograniczoną pojemność, a słowo jest im obce. I dlatego jest bez pojęcia. I rozum bierze to za nielogiczne, gdyż brak zniszczenia się w ziemskich granicach. Słowo Pana Stworzyciela jest pojęciem wszechogarniającym i zawartym w świetle wypełnia sobą prawa. Swoje określenia dotyczą pojedynczych szczegółów i najszerszych granic. Przecież prawo Pana Stworzyciela to trzy pojęcia zawarte w krzyżu prawdy. Ciężar, jednorodność, skutek zwrotny. Przykładając wszędzie te pojęcia, macie czytelny obraz wszystkiego, szczegółów i najszerszych granic. Jeżeli badacie słowo, a osobę nie, to zwróćcie uwagę na odczucia i tu szukajcie pojęć, skojarzeń, obrazów, podpowiedzi, bo rozumowo rozgrzebując proces, to tak jakbyście szli do ciemnego do spowiedzi. Śmieszne, prawda? Dlatego duch słucha i duch odpowiada, a rozum może próbować wydobyć jasne określenia. Uważajcie, ludzkie duchy. Słowo do was jasno przemawia, a wy bez duchowego wysiłku chcecie słowo rozumowo pojąć. Logika wynika z czytelności obrazu, z jego odczucia, a ziemskie działanie ma być odblaskiem was ducha. I tu jest wasz szczególny wysiłek, tu wasza praca. Gdyby bez oczekiwania waszego duchowego wysiłku było, to jabłko poznania jak do was by spadło, jakby brak było ciśnienia waszego chcenia. Spróbujcie słowo Pana Stworzyciela czytać uczuciami, tu bliskość obrazu, a zrozumienie przyjdzie w pojęciach, a w rozumowych interpretacjach nie. Przecież mówiłem wam już o efekcie faryzeusza. Jeszcze raz wyjaśnię. Słowo Pan Stworzyciel dał wam w objawieniach woli Bożej, Panie Immanuel, i w Wielkiej Księdze Objawień, oryginalne w języku polskim. Każdy, kto tłumaczy słowo lub je odczytuje, aby pojąć, musi stać w świetle. Wtedy przyjmuje obrazami, duchowymi pojęciami, a dopiero je wydobywa do świadomości dziennej. Posługując się rozumowymi czynnościami, pisze lub wyjaśnia w mowie innym. Efekt faryzeusza to przeczytanie rozumem i rozumem napisanie. Zabrakło ducha stojącego w świetle. Przecież wy, duchy, musicie stać w świetle, być ze światłem połączeni, aby w powstałym włóknem energetycznym od siebie w sile uczuć otworzyć drogę do siebie światłu. Zakotwiczy was w skutku zwrotnym. Słowa są tylko formami, które trzeba napełnić uczuciem, bo inaczej spadną wam szybko na głowę kamienie rozumowego myślenia. Dlatego objawienia woli Bożej, Panie Immanuel, i Wielka Księga Objawień przeznaczone są dla ducha, a dla jego rozumu nie, który ją tylko czyta. Efekt faryzeusza to określenie takiego ziemskiego ducha, który się samo okaleczył, pozbawił się uczuć, jasnego odczuwania, jasnego widzenia, jasnego słyszenia. To żołdak ciemności, gdyż zamiast odczuwać, na piedestale w swoim wnętrzu nadmiernego myślenia posadził Lucyfera, stał się jego sługą. Tu zakipi ciemność, a syk jest jego odezwą.